Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Wina Jendra Pandey, po odejściu ojca, Nestora bogatego rodu, postanowił podarować młodszemu bratu okulary, które to sam zdecydował mu się założyć na nos. Uczynił to jednak zbyt gwałtownie i lekko go zranił. I ten nieistotny, wydawałoby się, incydent rozpoczął nieprawdopodobną kaskadę zdarzeń, które doprowadziły do jednego z najdziwniejszych, ale skutecznych ataków na życie, o jakich zapewne wielu kiedykolwiek słyszało. Powiem wam tylko, że po incydencie z okularami obdarowany młodszy brat ciężko się rozchorował. Przypadek? Zapraszam was dziś na opowieść, której finał można podsumować wymownym: co? Dziś jesteśmy w indyjskiej dzielnicy Pakur, gdzie od wielu lat rodzina Pandeyów, pochodząca z królewskiego rodu, słynęła ze swojego bogactwa i atrakcyjnych ziemskich włości. Pratapendra Chandra Pandey cieszył się wesołym i pełnym życia towarzystwem czworga dzieci, które urodziły mu się ze związków z dwiema żonami. Syn Vinayendra, który w niektórych źródłach nazywany jest Benoyendrą, więc gdybyście trafili na wersję z tym imieniem, to wciąż chodzi o tę samą osobę, i córka Kanabala, to potomkowie, których miał z pierwszą żoną, a córka Bonobala i syn Amarendra z drugą. Najmłodszy syn, wspomniany Amarendra, gdy tylko przyszedł na świat, niestety od razu został półsierotą, ponieważ jego mama odeszła tuż po porodzie. Na szczęście chłopiec miał ciotkę, Surivati Devi, która była wdową i nie miała własnych potomków, a dzieci uwielbiała, więc całą miłość, jaką nosiła w sobie, przelała na Amarendrę, który w jakimś sensie stał się jej synem. Nie było to może w żaden sposób usankcjonowane prawnie, ale kobieta i chłopczyk kochali się bezgranicznie, tak zostało przez lata. I tak dotarliśmy do roku 1929, kiedy to głowa rodu odeszła na zawsze, zostawiając rodzinie niemały spadek. Pratapendra generalnie podzielił go między swoich dwóch synów. Pozwólcie, że będę nazywać Vinayendrę Vina, ale nie jest to oficjalnie używany skrót jego imienia, a jedynie mój zabieg, który pozwoli nam łatwiej odróżnić braci, których imiona są w części identyczne. Vina mógł się majątkiem cieszyć od razu. Miał 22 lata i nie tylko był pełnoletni, ale już w wieku, w którym teoretycznie mógłby nim sensownie zarządzać. Niestety młodszy, Amarendra, musiał na swoje bogactwa nieco poczekać, ponieważ w momencie pożegnania się ojca ze światem miał zaledwie 15 lat. Do pełnoletności brakowało mu 3. Niestety pieniądze nie czekały spokojnie na spadkobierce, ale trafiły do starszego przyrodniego brata, który przez te kilka lat miał nimi zarządzać, z czego zresztą wynika, że najwyraźniej ojciec bardzo wierzył w swojego starszego potomka. Reszta rodziny natomiast nie była już tak zaślepiona i wiedziała, że Vina ani myśli ciężko pracować czy zajmować się choćby podstawowym zarządzaniem majątkiem, nie mówiąc już nawet o jego pomnażaniu. Tak prawdę mówiąc, interesowały go tylko męskie podboje, alkohol, luksus, blichtr i znajomości, które zapewniały mu wielkie emocje i nie mniejsze przyjemności. Nic dziwnego, że cała rodzina zastanawiała się, jaki jeden ojciec mógł powołać na świat dwóch tak różnych synów, bo Amarendra, choć jeszcze bardzo młody, był już pracowity, kulturalny, prowadził się jak dżentelmen i był chlubą swojego rodu. Wydawało się, że kiedy w 1932 roku wreszcie osiągnie pełnoletność, skończy studia i przejmie majątek ojca, rozwinie skrzydła i uczyni jeszcze wiele dobrego dla swojej rodziny oraz całej okolicy. Osoby, które wydawały się być prawdziwie życzliwe, doradzały młodemu człowiekowi, by dopilnował formalności jak najszybciej, bo przy trybie życia swojego starszego przyrodniego brata niebawem niewiele już pozostanie z części, którą miał przejąć. I tak też Amarendra, gdy tylko ukończył lat 18, oświadczył bratu, że już oczekuje na spadek po ojcu i ma nadzieję na szybkie przekazanie go do jego dyspozycji. Szybko to miał się przekonać, że Vina ani myśli postępować moralnie czy uczciwie, a wręcz przeciwnie. Szukał pretekstów, wykrętów i wszelkimi sposobami opóźniał realizację woli ojca. Mimo wszystko wiedział, że nie będzie to mogło trwać w nieskończoność.
próbował jeszcze w pełnej ognia wymianie listów obrażać swojego brata na różne wymyślne sposoby, ale osiągnął jedynie to, że odsunęli się od siebie prywatnie, lecz kontakt formalny został utrzymany. Pewnego dnia Amarendra pojawił się w rodzinnej posiadłości i ku swojemu zdumieniu odkrył, że jest tam także jego starszy brat, z którym jest przecież w trakcie ostrego sporu. Była to sytuacja niezwykle stresująca i niezręczna, ale wydawało się, że Vina postanowił wyciągnąć rękę do brata, żałując być może swoich podłych występków. Wprawdzie młody Amarendra nie miał ochoty na żadne spacery ze swoim bratem, ale namawiany w końcu zdecydował się zaryzykować i postarał się uczynić kontakty przynajmniej poprawnymi. Przez chwilę wydawało się, że również jest to intencją Viny, który wyciągnął z kieszeni okulary. Były to takie pince-nez, zapewne kojarzycie. Nie są to takie okulary typowo zakładane na nos i za uszy, ale trzymane w ręku za jedną rączkę. Takie przykładane przed oczy. Starszy brat powiedział młodszemu, że należały kiedyś do ich ojca. Tak w każdym razie mówi część źródeł, inne z kolei zakładają, że Vina nie dopisywał żadnej historii do okularów, mówiąc po prostu, że są prezentem pojednawczym dla jego brata. Nie mógł się doczekać, kiedy Amarendra założy je i pochwali, więc pospieszał obdarowanego, rzekomo chcąc jak najszybciej ocenić efektowność swojego daru. Oczywiście młodszy brat nie był skłonny zaangażować się natychmiast w wesołe gierki brata, poza tym czuł, że sytuacja jest dziwna i nienaturalna. Dlatego też odniósł się do przymiarek z wielką rezerwą, odpowiadając chłodno, że jeszcze przyjdzie na to czas. Brat jednak wtedy wściekł się, wciskając młodszemu okulary na nos, raniąc go przy tym w twarz. Jednak co dziwne, nie był wcale szczególnie przerażony swoim nagłym czynem, ale wręcz zadowolony, że dał radę, udało się i teraz misja jest wykonana. Pozostało czekać na efekt. Oczywiście Amarendra był świadomy, że cała ta scena była bardzo dziwna i zwiastuje jakieś kłopoty, ale ostatecznie wytłumaczył sobie, że brat jest zadufany w sobie i pewnie oczekiwał, iż prezent zrobi większe wrażenie. Wyraził więc pewnie tylko w ten sposób swoje wielkie niezadowolenie z faktu, że jego wysiłek nie został doceniony. Niestety po raz kolejny Amarendra się pomylił i nie docenił przebiegłości brata. Już 3 dni później odczuł na własnej skórze, że kiedy w grę wchodzą pieniądze, to ufać bratu nie można. Twarz młodego mężczyzny zaczęła gwałtownie puchnąć i boleć. Lekarz szybko zorientował się, że to tężec i zdążył wstrzyknąć antidotum. Amarendra, który początkowo uważał, że brat zrobił mu coś szczególnego, czego on wprawdzie nie potrafi wyjaśnić, ale z pewnością było to jakieś celowe działanie, teraz nieco się uspokoił. To tylko, właściwie aż, ale jednak znany wszystkim tężec. Kiedy Vina dowiedział się o chorobie swojego brata, rzekomo miał ogromne wyrzuty sumienia i kierowany chęcią zadośćuczynienia, wysłał młodego lekarza, oczywiście po to, aby pomógł bratu. Jednak lekarze Amarendry nie bardzo mogli pojąć, jak ten młody, niedoświadczony człowiek mógłby podzielić się swoją głęboką wiedzą i postawić diagnozę, która wniosłaby cokolwiek nowego. Nie pozwolili młodzikowi nawet zbliżyć się do Amarendry. Vina jednak się najwyraźniej nie obraził i wzniósł na wyżyny bezczelności, stając u progu domu ciotki i przyprowadzając do ciężko chorego chłopaka kolejnego lekarza, Durgaratana Dara. Ten jednak cieszył się już sławą i pewnym uznaniem, dlatego lekarze Amarendry mieli duży problem, żeby go odprawić, a jednocześnie nie urazić ostatecznie, więc zdecydowano, że dopuszczą go na chwilę do pacjenta. A ten moment wystarczył, by medyk wstrzyknął coś pacjentowi. Miało to być oczywiście bardzo skutecznym lekiem, ale wszyscy wiedzieli, że to mało prawdopodobne. Kiedy obecni zdenerwowali się tym, co zrobił doktor Dar i żądali natychmiastowych wyjaśnień, a przede wszystkim podania nazwy leku, który został zaaplikowany choremu, goście po prostu zawinęli się na pięcie i wyszli, panikując, bo oto wydarzył się jakiś nagły wypadek, który wymagał ich interwencji. Oczywiście dokładnie doktora, ale Vina jest mu przecież dłużny podwiezienie. Jak słusznie przewidywano, akcja doktora Dara zakończyła się gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia Amarendry, który mało brakowało, a pożegnałby się ze światem, ale jakimś cudem udało mu się umknąć spod kosy kostuchy.
Najwyraźniej Wina uznał, że wszyscy wierzą, iż jest to sukces lekarza, którego starszy brat przyprowadził, w związku z czym po raz trzeci zaoferował pomoc. Jednak cofam poprzednie słowa, bo to chyba jednak właśnie teraz wzniósł się na najwyższy poziom bezczelności i cynizmu. Wrócił z kolejnym lekarzem, którego jednak nie dopuszczono już do chorego. I pewnie dzięki temu Amarendra zyskał szansę, by powoli wrócić do siebie, choć to jednak o wiele za dużo powiedziane, bo jeszcze wiele miesięcy spędził w łóżku, starając się odzyskać formę, ale i tak był już zawsze tylko cieniem dawnego siebie, księcia Pakur. Był chudy, anemiczny, kręciło mu się w głowie, trudno mu było nawet czytać czy rozmawiać. Ostatecznie wrócił do pracy w Pakur, ale jego dawni przyjaciele właściwie go nie poznawali. Był wyniszczony, z dawnego, wysportowanego, radosnego i energicznego człowieka pozostał smutny, powolny i obolały młody chłopak, bez sił do życia jego pełnią. 18 listopada 1933 roku Amarendra otrzymał telegram podpisany nazwiskiem Suryavati Devi, czyli swojej ukochanej cioci. Brzmiał: sprawy prawne związane z opłatami od nieruchomości, pędź do Kalkuty. Nazwisko ciotki, a w pewnym sensie nawet matki, oczywiście takiej zastępczej, w żaden sposób nie kojarzyło się chłopakowi z jakimkolwiek oszustwem bądź panikowaniem. Jeśli kobieta wzywała i sugerowała, że sprawa jest pilna, to najpewniej tak właśnie było. Chłopak natychmiast się spakował, przygotowując się na kilka dni w Kalkucie, bo zapewne nie szybko uda się uporać ze sprawami prawnymi. Jakież było zdumienie chłopaka, kiedy okazało się, że ciotki w mieście nie ma i w rzeczywistości żadne formalności nie wymagają jego zaangażowania. Przynajmniej pozornie, bo przy okazji chłopak zdążył dowiedzieć się w mieście, że brat starał się podrabiać jego podpisy, aby dostać się do ich wspólnego konta i całkowicie je wyczyścić. Na szczęście bank zdawał sobie sprawę, że tak może być i wykazał czujność, udaremniając te próby. Z niebezpieczeństwa, w jakim znajduje się Amarendra za sprawą swojego brata, zdawała sobie sprawę również ciotka, która dowiedziawszy się o fałszywym telegramie, błagała Amarendrę, aby nie pozwolił bratu zbliżyć się do siebie nawet na dużą odległość. Błagała, by młodszy brat nie kontaktował się ze starszym, nie rozmawiał z nim i nie dawał się przekonać żadnymi argumentami. Było jasne, że autorem telegramu był starszy przyrodni brat, który najwyraźniej wciąż coś knuje. Jednak 25 listopada dobre serce Amarendry zostało wystawione na wielką próbę, bowiem jego starszy brat, zgodnie z przewidywaniami ciotki, spróbował skontaktować się z młodszym. Chłopak powinien pozostać twardy i nieugięty, odmówić jakichkolwiek kontaktów z bratem, ale wzmiankowane już wrażliwe serce mu na to nie pozwoliło i wieczorem, w przeddzień wyjazdu do Pakur, młodszy brat wpuścił starszego do mieszkania, dając się nabrać na jego pełne miłości, wzruszenia i współczucia spojrzenie. Młodszy brat był przekonany, że gdzieś na dnie duszy Winy musi znajdować się braterskie uczucie, szacunek do nazwiska ojca, dbałość o dobro rodu, a także cień honoru. Wszystko to wielkie słowa, które jednak absolutnie nie pasowały do Winajendry, który podczas rozmowy z bratem był skoncentrowany właściwie tylko i wyłącznie na godzinie wyjazdu brata z dworca. Amarendra, poirytowany tym, że brat w kółko pyta o to, o której godzinie odchodzi pociąg, wreszcie udzielił mu tej informacji, mając nadzieję, iż wreszcie wybiorą inny temat i porozmawiają o swoich wzajemnych trudnych kontaktach. Nie było mu to dane, ponieważ kiedy tylko starszy brat powziął informację na temat tego, kiedy młodszy stawi się na peronie, natychmiast zadowolony z siebie wybiegł od brata. Amarendra jednak szczególnie się nie martwił, ponieważ dworzec jest miejscem publicznym, a on planował tam spotkanie z rodziną i przyjaciółmi, którzy mieli go pożegnać. Był przekonany, że nikt, kto nie jest kompletnie szalony, nie zaatakowałby go przecież w takim miejscu. Szczególnie, że przecież brata wszyscy znali i natychmiast potrafiliby go zidentyfikować. Ciotka chłopaka nie podzielała jednak jego optymizmu i kazała mu uważać. Gdy 26 rano na dworcu kolejowym Chowra bliscy Amarendry zobaczyli jego starszego brata, byli oburzeni i wściekli, pełni obrzydzenia pytali, co ten osobnik robi na dworcu.
nie dobierając szczególnie eleganckich słów na określenie rodzaju istoty, którą tenże starszy brat według nich jest. Wszyscy byli zgodni, że za chwilę dojdzie do czegoś strasznego, tylko nikt nie bardzo potrafił sobie wyobrazić, cóż to takiego mogłoby być w tym miejscu. Zgodzili się z Amarendrą, że przecież to dworzec. Tu są tłumy i gdyby ktoś dopuścił się tu jakiegokolwiek ataku, to nigdy by się z tego nie wywinął. Okazało się jednak, że kilka chwil później ktoś owinięty w brudny szal, zakapturzony, podbiegł do grupki, ukuł Amarendrę w ramię ostrzem lub jakąś igłą i uciekł. Tego nie spodziewał się nikt i zszokowana grupa nie zatrzymała intruza, ale Amarendra wydawał się nie martwić, ponieważ obejrzawszy rękę, doszedł do wniosku, że wprawdzie jest na niej jakiś bezbarwny płyn, ale z niczym złym mu się nie kojarzył, ponieważ nie pachniał jakoś charakterystycznie czy ostro, ani tym bardziej nie wyglądał dziwnie. Sprawiało to wrażenie kropli wody. Młodzi mężczyźni w tym wieku są nieśmiertelni, oczywiście według swojego własnego przekonania, dlatego Amarendra podsumował, że ranka była mała i nie było szans, aby mogła mu zakłócić podróż. Chłopak doszedł nawet do wniosku, że nożownik był wyjątkowym nieudacznikiem, partaczem i kiepsko poradził sobie z zadaniem mu rany. Choć siostra chłopaka zdawała sobie sprawę, że musi stać za tym coś więcej, Amarendra niespecjalnie się tym przejmował. Ale Wina, usłyszawszy z pewnej odległości, że rodzina robi co może, by przekonać Amarendrę do wizyty u lekarza, postanowił się włączyć w rodzinne dyskusje, pocieszając brata, że przecież jest potomkiem rodu Pakur, rodziny królewskiej. Są książętami, którzy nie martwią się błahostkami, jak zwykli to robić inni ludzie. Oczywiście Amarendra teraz był już daleki od tego, by ufać bratu i kierować się jego sugestiami, ale sam rozumiał, że wizyta u lekarza znacznie opóźniłaby jego wyjazd, a na miejscu jego obecność była już bardzo pożądana. Doszedł do wniosku, że przez czas podróży nic się nie wydarzy, a na miejscu w razie czego poszuka pomocy medycznej. Jednak siostra chłopaka, Bonobala, nagle doznała olśnienia i uświadomiła sobie, że kiedyś już widziała mężczyznę w brudnym szalu, z którego zrobił sobie taki mroczny kaptur. Kręcił się przecież koło nich, kiedy tydzień temu ona i Amarendra byli w kinie. Już wtedy zwróciła uwagę na dziwaka, który wydawał się zachowywać bezsensownie, bo nie kupował biletu, nie wydawał się być zainteresowany repertuarem, a jednocześnie cały czas był gdzieś blisko nich, jakby czatując na moment, by coś zrobić. Ale co? Tego nie wiedziała. I dziewczyna nie myliła się co do intencji człowieka w szalu, bowiem niedługo skutki czynu zakapturzonego człowieka dały o sobie znać. Ramię Amarendry było spuchnięte, gorące. Chłopak czuł się coraz gorzej. W końcu stracił przytomność. Jego ciśnienie raz było granicznie wysokie, by za chwilę spaść na łeb na szyję. Amarendra trafił wprawdzie pod opiekę lekarzy w Kalkucie, ale ci niewiele mogli już zrobić, ponieważ zanim przyszły wyniki posiewu, młody człowiek dokonał żywota. Teraz mimo wszystko dobrze było ustalić, jaka choroba stała się tego przyczyną. Innymi słowy, czy tajemniczy człowiek w brudnym szalu zaraził młodego, inteligentnego, pełnego ideałów, dumnego chłopaka. Około 5 grudnia, czyli dzień po odejściu na zawsze Amarendry, przyszły wyniki posiewu, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości, że młody dziedzic fortuny zmarł na dżumę dymieniczą. A co to takiego? W tej postaci choroby, jak czytamy na medonet.pl, bakterie po dostaniu się do naczyń krwionośnych migrują do węzłów chłonnych, które powiększają się i to właśnie jest tak zwana dymienica, od której wywodzi się nazwa tej odmiany dżumy. Najpierw chorzy gorączkują, cierpią z powodu koszmarnych dreszczy, dręczy ich skrajne osłabienie i okropne bóle głowy. Potem powiększają się kolejne węzły chłonne, najczęściej najpierw pachwinowe, które stają się bolesne, miękkie, a w końcu pękają. Niestety dużo ponad połowa pacjentów odchodzi na zawsze. Częstym powikłaniem jest dżumowe zapalenie płuc. W przypadku dżumy dymieniczej do zakażenia dochodziło tylko wtedy, gdy człowiek został ugryziony przez pchłę, która wcześniej ukąsiła chorego szczura bądź innego chorego. Jednak wtedy w Indiach nie notowano takich przypadków, a nie dałoby się ich przegapić.
Lekarze od razu wiedzieli, że wydarzyło się tu coś bardzo dziwnego, ale nie rozumieli co. Niestety, mimo wszystko, według obowiązujących wówczas procedur, stwierdzenie choroby, a więc przyczyny naturalnej odejścia z tego świata, sprawiało automatycznie, że sekcja nie była konieczna, a ciało musiało zostać poddane szybkiej kremacji. Gdy było jasne, że nie ma innego wyjścia, jak tylko przygotować ceremonię, starszy brat Amerendry zalewał się łzami. Szalał z rozpaczy, ukrywał twarz w dłoniach i cierpiał na skutek niepowetowanej straty, którą poniósł. Oczywiście nikt nie dawał się nabrać na ten teatr i wszyscy wiedzieli, że Amarendra został pozbawiony życia przez swojego brata. Tylko nikt nie miał pomysłu, jak zdobyć przekonujące dowody i w ogóle jak to zrobił. W sprawę bardzo zaangażowali się zaintrygowani lekarze z Kalkuty, którzy również zrozumieli, że choroba młodego chłopaka nie była do końca naturalna w tym sensie, iż nie zachorował on w zwyczajnych dla tej choroby okolicznościach. Nie byli jednak pewni, czy pałeczki dżumy mogłyby być przekazane do organizmu przez wstrzyknięcie lub ukłucie jakimś zabrudzonym ostrzem. Oczywiście chodziłoby o to, iż to ostrze musiałoby być skażone. Dyrektor szpitala i jednocześnie ośrodka medycyny tropikalnej odpowiedział na list grupy lekarzy z Kalkuty, którzy teraz nie mieli już wątpliwości, że jest to możliwe. Jeśli chodzi o techniczną stronę przedsięwzięcia, gorzej jednak wyglądała kwestia samego zdobycia pałeczek dżumy, których w Kalkucie nigdzie nie przechowywano. Znajdowały się co prawda w Indiach, ale w instytucie w Bombaju, gdzie poddawano je testom i różnego typu analizom. To jednak była już tylko kwestia logistyki, którą także należało prześledzić. Ale najważniejsze było, że już można było składać skargę na winę, który jakoś najwyraźniej zdobył pałeczki dżumy. Przekazał je mężczyźnie w kapturze z brudnego szala, a on wstrzyknął je lub wprowadził ostrzem do organizmu młodego chłopaka. Lekarze natychmiast postanowili również oczyścić swoje środowisko i ujawnili, że w atak na życie bogatego spadkobiercy było zaangażowanych co najmniej dwóch lekarzy, których także należało aresztować. Kiedy starszy brat ofiary usłyszał o tym, co się dzieje, natychmiast wyruszył na dworzec, by stamtąd czym prędzej uciec. Nie zdążył jednak i został zatrzymany, inaczej jednak niż mężczyzna z dworca, który zbiegł. I początkowo to właśnie na niego całą odpowiedzialność postanowił zrzucić wina, ale śledczy oczywiście nie widzieli żadnego motywu, dla którego zupełnie obca osoba, nie powiązana w żaden sposób z królewską rodziną, miałaby chcieć usunąć Amarendrę. Inspektor Sharad Chandra wyjechał do Bombaju na spotkanie z dyrektorem instytutu, gdzie przechowywano bakcyla dżumy. Śledczy pytał, jak bezpieczne jest miejsce i kto jest odpowiedzialny za nadzór. Czy próbki nie zostały skradzione w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Zabezpieczenie jest absolutnie niezawodne i nie brakuje ani jednej fiolki. Odpowiedział szef instytutu, stwierdzając, że w dokumentacji wszystko gra. Gdy inspektor Sharad Chandra wstał, by wyjść, dyrektor go zatrzymał. Właśnie przypomniałem sobie przypadek, który miał miejsce kilka tygodni temu. Przedstawiciel Instytutu Tropikalnego w Kalkucie przyszedł z prośbą o próbkę do swojego projektu badawczego. Ponieważ nie był on usankcjonowany przez rząd, odmówiliśmy mu próbki. Potem znów wrócił z listem polecającym od dwóch lekarzy medycyny. Ale po raz kolejny odmówiliśmy, ponieważ żaden z tych lekarzy nie był certyfikowany, czyli upoważniony przez rząd. Nie wiem, na ile te informacje są przydatne, ale to była nietypowa sytuacja, powiedział dyrektor instytutu. Inspektor Sharad Chandra poznał nazwiska lekarzy, Taranat Bhattacharya, a lekarze, którzy dali referencję, to dr Durgaratan Dar i Shibapata Bhattacharya, wszyscy trzej mieszkańcy Pakur. A do tego dr Taranat był oficjalnym lekarzem Pałacu Królewskiego w Pakur. Nagle wyszło też na jaw, że tak w ogóle to jest oszustem, który wcale nie jest lekarzem, a jedynie asystentem bakteriologa w jakimś laboratorium w Kalkucie. Ale pozostali dwaj byli bardzo cenionymi medykami. Więc o co tu chodzi? Jak to wszystko się odbyło? W końcu nieznanymi do dziś sposobami policja przekonała najstarszego potomka znanego rodu, by ten opowiedział, jak to wszystko wyglądało.
Okazało się, że życie bogatego młodego człowieka, który mógł sobie pozwolić na wszelkie luksusy, przyjemności i atrakcje, bardzo mu się podobało. Ale rzecz jasna, kupka pozostawionych przez ojca pieniędzy topniała w oczach. Oczywiście była jeszcze nadzieja na bogate życie na krawędzi, ale radość z emocji, które niesie, mógł zepsuć młodszy brat, który nagle zaczął się domagać swojej części majątku, a to bezczelny. Wina ani myślał się z nim dzielić i wpadł na pomysł, że jego brat odejdzie w zupełnie naturalnych okolicznościach, zostawiając mu oczywiście wszystkie pieniądze i majątek, a on będzie kontynuował swoje wystawne życie i już nikt mu w tym nie przeszkodzi. Najbardziej naturalnym sposobem, by pozbyć się brata, było sprawić, by zachorował. W związku z czym, dzięki swoim kontaktom, udało mu się zorganizować serum tężcowe, które podał bratu za pomocą okularów. Niestety antidotum podane przez lekarza pokrzyżowało mu plany, wobec czego poprosił Taranara, tego, który to, jak na pewno pamiętacie, wcale nie lekarza, tylko asystenta badawczego w laboratorium zaopatrzenia medycznego, by pomógł mu zdobyć coś znacznie skuteczniejszego i działającego szybciej, na co nie ma łatwo dostępnego lekarstwa. I rzeczywiście kolega się spisał, wymyślając, że idealnie będzie podać prądki dżumy. Nie było to takie proste i instytut zdecydowanie odmówił, dając jednak furtkę, którą była zgoda naczelnego chirurga Kalkuty. Wciąż jeszcze bogaty Wina zapłacił lekarzom, których już znamy, by ci współwystąpili do Instytutu o próbki prądków dżumy. Instytut wciąż nie był przekonany, ale starszy brat się nie poddawał i pojechał do Bombaju wraz z Taranarą, by poznać lekarzy z Instytutu Hawkina. Trzeba przyznać, że znał się na ludziach i bardzo szybko wytypował takich, którzy byli podatni na uroki życia, jakie chciał przed nimi roztoczyć. I tak też fundował medykom uczty przy wspaniałym jedzeniu, wykwintnych trunkach, w pięknych wnętrzach i w towarzystwie uroczych kobiet. Lekarze byli absolutnie zauroczeni stylem życia, jakie dane im było prowadzić u boku nowych, sympatycznych kolegów. I nie opierali się już dłużej prośbą przyjaciół, by pomogli im w tej jednej małej sprawie. Przecież nic się nie stanie. A w ogóle to nikt się nie dowie. Mimo wszystko Wina, chociaż uległ śledczym, wciąż był przekonany, że uda mu się po raz kolejny zauroczyć świat swoją charyzmą, wewnętrzną siłą i determinacją. A gdy to miało zawieść, to przecież wciąż jeszcze są pieniądze, które można wydać na najlepszych prawników w kraju. Mimo to nie udało się i mężczyzna został skazany na najwyższy po dziś dzień wymiar kary. Miał stracić życie, jednak Sąd Najwyższy zdecydował się złagodzić karę i osadzić mężczyznę za kratami. Zresztą Sąd Pierwszej Instancji w Kalkucie skazał i Winę, i jego wspólnika na karę pozbawienia życia, ale Sąd Najwyższy, dokładnie to obydwu, postanowił potraktować z wyrozumiałością i zamienił wyroki na dożywocie. Lekarze Duragatan i Shibapada przyznali, że tak, poręczyli za młodego lekarza, bo jak sądzili, był ambitny i pracował nad preparatem uodparniającym na dżumę. Zrobili to w dobrej wierze i policja nie mogła znaleźć dowodów na to, że było inaczej, szczególnie, że właściwie nie mieli żadnego motywu. Kiedy Wina mówił o tym, że jest dzieckiem szczęścia, wcale się nie mylił, bo już 11 lat później, kiedy Indie odzyskały niepodległość, więźniów politycznych objęła amnestia i chociaż bezwzględny brat oczywiście żadnym więźniem politycznym nigdy nie był, to jakimś cudem, być może przez pomyłkę, został uwolniony. Wrócił do Pakur, gdzie jednak nie odnalazł spokoju, ponieważ targany wizjami z przeszłości i scenami z więzienia wydawał się coraz bardziej słaby psychicznie, rozchwiany i nieobliczalny. Jego krewni mieli go serdecznie dosyć i właściwie żaden z nich nie był się w stanie z nim dogadać. Mężczyzna biegał nawet z bronią, grożąc całej rodzinie, że po kolei pozbędzie się każdego z jej członków. Nigdy nie odniósł już oszałamiającego sukcesu i nie było mu dane cieszyć się w spokoju bogactwem. Zawsze czuł się w jakiś sposób zagrożony, a wszyscy członkowie rodziny wydawali się już zawsze mu przeszkadzać. Mimo wszystko jednak kara w wymiarze, jaki został mu zasądzony, nigdy go nie dosięgnęła, nawet ta złagodzona. Tajemnicą pozostała tożsamość człowieka w szalu, który nigdy nie został odnaleziony.
Pomimo iż wydawało się, że po otrzymaniu wskazówek od winy nie będzie to wielką trudnością, jego bliscy wyjaśnili, że najprawdopodobniej wystawił następne zlecenie, tym razem na człowieka w szalu, aby nigdy już nikt nie mógł z nim porozmawiać i wyjawić szczegółów tego, co się stało. A zapewne nie byłoby to jedyne zlecenie, jakie przyjął od winy, więc być może miałby o czym opowiadać. Diabelski charakterek wina Jędry kazał wierzyć, że ma na swoim sumieniu bardzo wiele różnego typu występków, za które nigdy nie odpowiedział. Najprawdopodobniej tylko dlatego, że nie wyszły na jaw. Rodzina uważała, że zamknął usta na zawsze wszystkim tym, którzy wiedzieli o nim wszystko. Gdybym jednak ja miała postawić jakąś hipotezę, to wskazałabym raczej na wspólnika, z którym już wcześniej próbowali wyłudzić żywe kultury dżumy. Ja rozumiem, że ludziom z elity nie mieściło się w głowie, by ktoś inny niż zwykły wynajęty zbir mógł dopuścić się takiego ataku. Na pewno nie lekarz, czy nawet jakiś pracownik, powiedzmy naukowy, laborant, i nie kojarzyli go w ogóle z takim przebraniem. Nie sądzili, że mógłby nałożyć na siebie takie łachmany, ale myślę, że tak naprawdę to żaden problem. Historia ta do dzisiaj fascynuje wielu badaczy true crime, ponieważ mogłoby się wydawać, że główny czarny charakter tak naprawdę był geniuszem, który wpadł na pomysł, jaki w teorii mógłby przynieść mu wygodne i komfortowe życie na wolności. Gdyby wszystko poszło dobrze, miałby cały peron świadków, że nawet nie tknął swojego brata małym palcem, a kto tak naprawdę był winny, widzieli wszyscy – mężczyzna w brudnym szalu. Na dodatek, i on nie zrobił przecież nic wielkiego, po prostu ukuł jego brata. Pewnie chciał go okraść, wbić mu nóż, uczynić bezbronnym i zniknąć z jego pieniędzmi, ale że był nieudolny, to się nie udało. Gdyby nie dociekliwość lekarzy i świadomość rodziny, jak bardzo ciemną duszę miał starszy brat Amarendry i zaangażowanie całkiem bystrych śledczych, sprawa mogłaby na zawsze pozostać nierozwiązana, opatrzona jedynie komentarzem, że istnieją podejrzenia, że Amarendra został czymś zarażony na dworcu. Zapewne, jak w wielu takich sprawach, zdania byłyby latami podzielone i nie brakowałoby sceptyków, którzy byliby przekonani, że rodzina wymyśliła coś dziwacznego, bo nie mogła się pogodzić z nagłym odejściem tak młodego człowieka. Miał wroga, mówiono by więc, że się zafiksowali. Cudem udało się jednak wykryć, za pomocą czego starszy brat zaatakował młodszego, i prześledzić całą drogę, jaką pokonał wina, by zdobyć najbardziej nietypową broń swoich czasów. Broń to oczywiście taka umowna nazwa, bo rzecz jasna dżuma nie posłużyła mu do żadnej obrony, lecz do nikczemnego ataku. Podejrzenia lekarzy zwrócił fakt, że od długiego czasu w całym regionie nie było żadnych przypadków tego rodzaju dżumy, więc jej nagłe pojawienie się nie było naturalne i najprawdopodobniej wiązało się z wydobyciem niebezpiecznego płynu z jakiegoś laboratorium badawczego. Ale na uznanie zasługuje fakt, że komuś w ogóle chciało się to sprawdzić, zastanowić się nad tym dziwnym przypadkiem. Tutaj naprawdę łatwo byłoby machnąć na to wszystko ręką i powiedzieć, że ot, chłopak zachorował. Na co? A mało to chorób. I tyle. Szansa na to, że plan będzie bezbłędny, była ogromna. To był naprawdę przebiegły, mroczny projekt. I taki dosyć nowoczesny jak na tamte czasy. Nie to, że się zachwycam, no ale trzeba przyznać, że często się to nie zdarza. Oczywiście jednak nie brakuje, i dobrze, takich, którzy uważają, że starszy brat wcale nie był żadnym geniuszem. Po prostu zupełnie przypadkiem wpadł na pomysł, który wydawał się prosty i logiczny. Mimo że był całkiem niezły, nie udało mu się przeprowadzić ataku tak, aby nie zwracać na siebie uwagi. Wręcz przeciwnie, pojawiał się wszędzie tam, gdzie działo się coś, co dawało początek załamaniu się stanu zdrowia jego młodszego brata. Wydaje się, że był tak podekscytowany, zakochany w swoim pomyśle i w swoim własnym rzekomym geniuszu, iż nie wpadł na to, że ktokolwiek może go rozgryźć czy nawet podejrzewać. Był bezczelny, nieostrożny i właściwie to nie miał planu. Był po prostu zdecydowany zaatakować brata i nie potrafił tego zrobić tak, aby nikt się nie domyślił, co tu się dzieje, a przecież to byłoby naprawdę bardzo proste. Miał oręż, którego nie było widać. To był zwykły, przezroczysty płyn, którego nikt nie skojarzyłby z atakiem. A mimo to, od samego początku wszyscy wiedzieli, kto jest agresorem. Geniusz więc, czy narcystyczny głupek?
Ale kochani, choć to historia sprzed wielu lat, to mam jeszcze dla Was jej współcześniejszy odpowiednik. Bo w takim kontekście grzechem byłoby nie wspomnieć o historii bułgarskiego pisarza i dysydenta Georgija Markowa, który we wrześniu 1978 roku stał na przystanku w Londynie, czekając na autobus. Najwygodniej, bo nieco spokojniej, było mu na samym końcu ogonka. Jego zwyczajowe rozmyślania w drodze zakłóciło mu mocne, bolesne ukłucie. Poczuł je w tylnej części prawego uda. Gdy Markow się rozejrzał, ujrzał postawnego mężczyznę, któremu najwyraźniej upadł parasol. Podnosząc go, niechcący ukłuł Markowa. Nieostrożny mężczyzna powiedział po angielsku „przepraszam”, które jednak wyśpiewane było z charakterystycznym wschodnioeuropejskim akcentem. Nie wsiadł do autobusu, ale złapał taksówkę. Zdziwiony sytuacją Markow zajął miejsce w autobusie, którym zmierzał już po raz drugi tego dnia do siedziby BBC w Londynie. Szybko okazało się, że ukłucie nie było ani przypadkowe, ani niegroźne. Szpikulec musiał zawierać truciznę, która działała i to piorunująco. Markow cierpiał, trafił do szpitala. Miał wysoką gorączkę, okropne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Medycy stwierdzili wzrost liczby białych krwinek. Stan pisarza z godziny na godzinę się pogarszał, a 4 dni później, 11 września 1978 roku, odszedł w londyńskim szpitalu Świętego Jakuba. Ale dlaczego? Był nie tylko pisarzem, ale także zagorzałym krytykiem reżimu Todora Żywkowa, który miał urodziny 7 września. Najwyraźniej wybrał sobie upiorny prezent. Pisarz pozostawił żonę Annabel i 2-letnią córkę Aleksandrę. Sekcja w pewnym sensie nie przyniosła niespodzianki. Wiadomo było, że u podłoża tego, co się wydarzyło, legła mała ranka na prawym udzie pisarza, w której znajdowała się platynowa kulka z dziurkami. Po 4 miesiącach było jasne, jaką substancję wprowadzono do organizmu bułgarskiego dysydenta. Była to rycyna, ale kto to zrobił? Kto zaatakował? Dopiero w drugiej połowie lat 80. 2 oficerów KGB wyjawiło, że Żywkow, jak wszyscy od samego początku podejrzewali, pozbył się literata, a KGB Bułgarom pomogło technicznie. Dopiero w 2005 roku dziennikarz Hristo Hristov wyjawił w swojej publikacji nazwisko osoby, która mogła trzymać parasol. Włocha z duńskim paszportem Francesco Gulino. Pracował dla bułgarskiego wywiadu i był akurat w Londynie, a po odejściu Markowa bardzo się wzbogacił. Włoch odpiera te nieoficjalne zarzuty. 11 września 2013 roku sprawa uległa przedawnieniu. Sądzę, że wielu z Was sylwetka Markowa jest świetnie znana, nawet jeśli jesteście młodzi, ale interesujecie się dziennikarstwem czy polityką lub sensacjami współczesnych czasów. Szerszej publiczności dziennikarz jest znany z działalności na antenie bułgarskiej sekcji Radia Wolna Europa, gdzie od połowy 1975 roku emitowano jego cykl „Zaocznie raporty o Bułgarii”. Program był wielkim hitem. Markow na początku zagłębiał się w życie artystyczne i kulturalne Bułgarii, ale w końcu wziął się za politykę i zrobiło się gorąco. Znał doskonale środowiska zgromadzone wokół Żywkowa, bo swego czasu, powiedzmy, bywał. To, co widział na salonach, gotowało mu krew w żyłach, więc w końcu uznał, że milczenie jest zgodą na to, co się dzieje. I milczeć przestał. W jego programach nie brakowało informacji, których Todor powinien się wstydzić. Jedne straszne, inne komiczne, żenujące i kompromitujące. Jak można się domyślić, do Bułgarii pisarz wstępu już nie miał, a jego książki stały się zakazane, tak jak i nazwisko. W 1976 roku pisarza skazano zaocznie na 6,5 roku więzienia oraz konfiskatę majątku. Jak sądzicie, czy Markow miał wrogów? Te dwie sprawy dzieli wiele, wiele lat, wydarzyły się zupełnie w innych częściach świata i stały za nimi zupełnie różne motywy. Ale łączy je jedno. Niezwykła pomysłowość sprawców, swego rodzaju spryt, ale też ogromna bezczelność i wiara w bezkarność. I co najgorsze, zarówno jeden, jak i drugi zleceniodawca w jakimś stopniu mogą być chyba z siebie dumni, bo rzeczywiście udało im się uniknąć sprawiedliwości.
Co prawda Vinayendra jakąś tam karę poniósł, ale nie zbliżała się ona nawet do treści oryginalnego wyroku. Dajcie znać, jak oceniacie tych ludzi. Czy ich podziwiacie, czy uważacie, że mimo wszystko nie ma za co. Kochani, dziękuję Wam już bardzo za ten czas razem. Myślę, że wszyscy żyjecie już świętami, na pewno trwają przygotowania i wierzę, że już niedługo będziecie mieli wokół siebie ludzi życzliwych, kochających Was i troszczących się o Wasze dobro. A jeśli, nie daj Boże, gdzieś koło Was kręci się taki Vinayendra, to gońcie, cieszcie się tymi świętami, odpoczywajcie, dużo zdrowia i spokoju, kochani. Serdecznie zapraszam Was na mój drugi kanał, Szeptanki True Mysteries, gdzie bardzo dużo Waszych prawdziwych opowieści z dreszczykiem. Idealny klimat na zimowe wieczory. Ponadto zachęcam do zajrzenia na Facebooka, Instagram, Spotify i SoundClouda. Do usłyszenia i buziaki!